W 449 dniu mojej służby jako sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poniedziałek ufam, że zostanę, że moja dymisja zostanie przyjęta przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo pewnikiem zostanie powołany, utworzony nowy rząd i to jest właśnie ten moment, w którym warto pewne rzeczy, te pozytywne, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 450 dni podsumować. Ale zanim to uczynię, Szanowni Państwo, jedna bardzo ważna rzecz. Dziękuję serdecznie panu wojewodzie Sławomirowi Kłosowskiemu, który w imieniu Skarbu Państwa wykonuje wszelkiego rodzaju czynności związane z ochroną i obroną polskiej ziemi, która wraca do zasobu Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, aby była rozdysponowana wśród polskich rolników. Chcę jednoznacznie odpowiedzieć jako sekretarz stanu nadzorujący od tygodnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, odpowiedzieć na te informacje, które pojawiały się w przestrzeni publicznej dotyczące sprawy, która mi jest najbliższa. Przez ostatnie 3 lata walczyłem o to, aby ziemia po tak zwanym przedsiębiorstwie Top Farms, te 10 tysięcy hektarów wróciły do zasobów Skarbu Państwa i były rozdysponowane zgodnie z transparentnymi zasadami wśród opolskich rolników. I tak się, Szanowni Państwo, dzieje. Tutaj dotrzymaliśmy słowa. Tylko w tym roku wraca 5 tysięcy hektarów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i zgodnie z polskim prawem to między innymi przede wszystkim pan wojewoda był dysponentem tej ziemi w ostatnim czasie w kontekście ewentualnych decyzji własnościowej. Chcę tu jasno powiedzieć, razem z panią minister Anną Gębicką wydaliśmy pisemną rekomendację Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, że w pierwszej kolejności ziemia musi trafiać do opolskich i polskich rolników w całej Polsce. Jest to związane oczywiście z tym, że kończą się umowy, tak zwane 30 umowy dzierżaw dużych koncernów zagranicznych i naszym zdaniem to jest jednoznaczne zdanie, polska ziemia dla polskich rolników w transparentnych postępowaniach, najlepiej tych ofertowych, które preferują rolników nie ze względu na to, ile posiadają pieniędzy, ale ze względu na miejsce swojego gospodarstwa, tak aby ziemia, która jest dysponowana na przykład w powiecie głubczyckim czy nyskim, trafiała do rolników właśnie z tego powiatu, aby w tych postępowaniach, te transparentne postępowania się przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odbywały. I w zakresie tych informacji dotyczących 2600 hektarów po Top Farm chcę jasno powiedzieć, że żadne decyzje nie zostały podjęte. Nasza decyzja kierunkowa jest taka, żeby ziemia wracała przede wszystkim do polskich i opolskich rolników. Decyzje w sprawie rozdysponowania tej ziemi i procedur już będą podejmować nasi następcy, ale jest jedno bardzo moje ważne zastrzeżenie. Jestem pełnym zwolennikiem również tego, aby ta ziemia, która była ukradziona, skradziona Kościołowi przez komunistów, oczywiście w transparentnej procedurze wracała do Kościoła. Z jednym wszakże bardzo ważnym zastrzeżeniem, jestem przekonany, że strona kościelna podziela moje zdanie, aby wracała ta ziemia, która jest obciążona prawem dzierżawy wykonywanym przez rolników indywidualnych, czyli ta, która jest gospodarzona przez rolników indywidualnych i w tym sensie przyszły właściciel, część parafii, którym zostanie zwrócona taka ziemia zgodnie z transparentnymi procedurami, bo takie jest polskie prawo, że ta ziemia musi być zwrócona Kościołowi i trzeba to wspierać ponad politycznie. Ten właściciel będzie dbał o to, aby zawsze ziemia służyła polskim rolnikom, a nie zagranicznym koncernom. Innymi słowy, podsumowując, nie zostały w tej sprawie wbrew informacjom niektórych medialnych podjęte żadne decyzje wiążące. Kierunkowa rekomendacja moja jako nadzorującego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i pani minister Anny Gębickiej jest takie, żeby były rozpisywane przetargi i postępowania dla rolników indywidualnych, a dopiero potem, jeżeli już rolnicy indywidualni będą dysponować ziemią, decyzje zgodnie z, można powiedzieć, takim porozumieniem między stroną kościelną, rolnikami, a polskim państwem, takie decyzje powinny zapadać. W tym sensie, Szanowni Państwo, ta sprawa jest absolutnie transparentna i jestem przekonany, że tutaj dojdzie do pozytywnego porozumienia i chcę jasno powiedzieć, że swoich następców tego typu rozumowaniu będę wspierał właśnie, aby ta ziemia, o którą walczyliśmy, żeby wróciła od zagranicznych koncernów, trafiła dla opolskich i polskich rolników. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, rzeczywiście jest tak, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwo Rolnictwa właściwie zdecydowało się na
krok sprawiedliwości dziejowej, bo tak de facto ta ziemia, która w tej chwili będzie za chwilę trafiała do rolników indywidualnych na terenie województwa opolskiego, to jest sprawiedliwość dziejowa. Oni na tą ziemię od dawien dawna oczekiwali, oni o tą ziemię od dawien dawna się upominali i przyszedł ktoś jak rząd Zjednoczonej Prawicy, który spełnił te oczekiwania. I to jest wielka radość i dla rządu, i dla Ministerstwa Rolnictwa, że stanął na wysokości zadania i wykonał ten odważny krok, to po pierwsze, a po drugie to jest korzyść bezcenna dla rolników indywidualnych na terenie województwa opolskiego i całego kraju, że będą mogli ten głód ziemi, swój głód ziemi od kilkudziesięciu lat istniejący zaspokoić w województwie opolskim, dlatego trzymam kciuki, ażeby to przekazanie w ramach tych przetargów odbyło się skutecznie i tutaj mam pewność co do tego, że tak energiczny minister, a w przyszłości poseł ziemi opolskiej, nawet w przypadku, gdyby rządzący byli nie z naszej opcji politycznej, w Sejmie dopilnuje tego, ażeby zostało to zrealizowane. Również jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to wszystko, co było w posiadaniu Kościoła katolickiego i zostało wywłaszczone przez komunistów w stronie kościelnej, powinno zgodnie ze sprawiedliwością dziejową i zwykłym obyczajem trafić w ręce Kościoła, ale również być wykorzystywane, być gospodarowane przez polskiego rolnika indywidualnego, bo każda ziemia co do pięci powinna być na terenie województwa opolskiego i całego kraju uprawiana. Za to przy okazji tego podsumowania pana ministra, panu ministrowi, panu premierowi serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i realizując ten sposób myślenia, transparentnego przekazywania polskim i opolskim rolnikom ziemi po to, żeby mogli na polskiej ziemi gospodarzyć, a nie żeby zarabiały na niej zagraniczne koncerny. Jako pierwszy punkt mojego podsumowania wskażę projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd na posiedzeniu wtorkowym. Już trafił do Sejmu. Jestem przekonany, że wszystkie opcje polityczne połączy, dlatego że pomysł na to, aby posiedzenia rad społecznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które przecież wydają opinie co do decyzji w sprawie ziemi, były całkowicie transparentne, aby był rejestrowany dźwięk i aby był rejestrowany obraz, a potem na stronach Biuletynu Informacji Publicznej udostępniany, powstał właśnie tutaj na Opolszczyźnie dzięki między innymi pani Ilonie Jasy, szefowej OPZZ Rolników Indywidualnych. Powstał na spotkaniu w gminie Wilków w powiecie namysłowskim i taka ustawa została przez rząd przyjęta, jest w tej chwili już w Sejmie i jestem przekonany, że będzie wkrótce procedowana. Szanowni Państwo, w żołnierskich słowach po tych 449 dniach mojej pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli będziemy podsumowywać, co zostało po tej pracy, to chcę jasno wskazać na kilka punktów. Po pierwsze, od 1 stycznia 2024 roku kwestia, która dotyczy wszystkich Polaków, wszystkich użytkowników samochodów silnikami spalinowymi, wprowadzenie jako 18 państwo w Unii Europejskiej europejskiego standardu benzyny E10, czyli dwa razy więcej biododatków w popularnej E95. Już nie będzie E5, tylko będzie E10. E98 będzie na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o ilość bioetanolu. To jest bardzo dobra informacja, nie tylko dla województwa polskiego, które przecież kukurydzą stoi. W ciągu ostatnich 10 lat produkcja kukurydzy, z której produkuje się bioetanol, wzrosła bardzo mocno. To między innymi dlatego, że w Nysie, w Goświnowicach jest największy zakład do produkcji bioetanolu w całej Polsce, ale to jest dobra informacja dla wszystkich rolników. 500 000 ton kukurydzy rocznie, polskiej kukurydzy, chcę to jasno wskazać, będzie przeznaczone na produkcję bioetanolu. Ta sprawa została przyjęta ustawą 13 lipca 2023 roku przez 448 posłów bez głosu sprzeciwów i głosu wstrzymującego i w tej ustawie również przyjęto, i to jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, pełen konsensus polityczny w sprawie rozwoju tak zwanych biogazowni rolniczych. Zostawiamy swoim następcom i mojemu następcy mapę drogową rozwoju biogazowni rolniczych, na które stawia i Unia Europejska, i Komisja Europejska, a w Polsce jest ogromny typ zainteresowania, aby szczególnie w polskich zakładach przetwórczych i w gospodarstwach rolnych z produkcją zwierzęcą, tam gdzie są krowy, tam gdzie są świnie, żeby stawiać biogazownie
rolnicze, one poprawiają parametry środowiskowe, przede wszystkim będą dawać tańszą energię elektryczną, ciepło, ale i również, i to jest trzecia rzecz z tej ustawy, poferment, czyli naturalny nawóz, który docelowo może nawet w 1/3 zastąpić nawóz mineralny w Polsce. Dzisiaj tego pofermentu było 4 miliony ton rocznie, może być, jeżeli postawimy 2000 MW biogazowni rolniczych mocy, nawet 60 milionów ton. Trzy rzeczy, E10, biogazownie rolnicze i poferment. Czwartą rzeczą, do której doprowadziłem, jest ogromna reforma spółdzielni energetycznych, które zostały wprowadzone jeszcze przez pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, gdy przychodziłem 16 września 2022 roku do pracy w ministerstwie. Były zarejestrowane dwie spółdzielnie energetyczne. Dzisiaj już jest 23, a może nawet 24 i kilka kolejnych będzie za chwilę rejestrowanych. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższego roku powstanie kilkadziesiąt spółdzielni energetycznych. Łatwiejsze zasady ich organizacji po to, żeby bardzo dobre dla społeczności lokalnej projekty OZE mogły być realizowane jeszcze szybciej. Piąta rzecz to jest wsparcie dla produkcji biometanu. Kolosalnie istotna rzecz z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Biometan to jest oczyszczony biogaz, który może zastępować w sieciach dystrybucyjnych po prostu gaz ziemny, czyli możemy mieć ograniczony import gazu ziemnego i zastąpiony po prostu biometanem pochodzenia rolniczego. Taki gaz może być używany w najlepszej jakości w polskich kuchenkach i w polskim przemyśle. System wsparcia dla produkcji biometanu został wprowadzony ustawą w sierpniu i jestem z tego naprawdę dumny. Jeżeli chodzi o rzeczy operacyjne, to jak wiedzą Państwo, Komisja Europejska zaakceptowała program Repower EU. Nie ukrywam, że jest tam autorski komponent, o który walczyłem ze swoimi współpracownikami ostatnie kilka miesięcy, aż miliard euro, czyli 4 300 000 000 zł zostanie przeznaczonych na budowę nowych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. To będzie ogromny zastrzyk dla polskiej wsi i inwestycyjny, ale też i umożliwi szybszą realizację inwestycji OZE. Ten miliard złotych, które udało się pozyskać w ramach programu Repower EU, który powstał po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. To jest program, który spełnia pełne oczekiwanie i włodarzy polskich gmin, jak i przede wszystkim mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą dobrych inwestycji OZE, a mają dzisiaj ogromne problemy z przyłączeniem. Jeżeli chodzi o systemowy program, który zostawiam swoim następcom, dlatego że proceduralnie rozpoczęliśmy dobry dialog z Ministerstwem Klimatu i środowiska, to jest program Ciepło dla Wsi. Funkcjonuje program Energia dla Wsi wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobry program. Chcę wskazać, że dzięki mojej inicjatywie udało się tegoroczny nabór, który był planowany na 100 milionów złotych, zwiększyć do 500 milionów złotych, a więc 500 000 000 złotych zostanie w tym roku wydane na program Energia dla Wsi, a cała alokacja tego programu do roku 2030 wynosiła 1 000 000 000 złotych. I również złożyliśmy wniosek z panią minister Anną Gębicką, żeby program Energia dla Wsi do tego 2030 roku, ten budżet wynosił nie 1 miliard, ale 3 miliardy złotych. I to są realne decyzje operacyjne, które udało nam się podjąć, ale zostawiamy swoim następcom analogiczny program Ciepło dla Wsi. Uważamy, że jest to dobry kierunek, aby stworzyć możliwość dofinansowania dla tych gospodarstw rolnych, dla tych mieszkańców obszarów wiejskich i również przedsiębiorstw na wymianę źródeł węglowych na polskiej wsi, na źródła biomasowe, ekologiczne, czyste OZE razem z koncepcją budowy sieci ciepłowniczych po to, żeby ciepło na polskiej wsi było i na obszarach wiejskich tańsze. I te decyzje powinny zapaść w pierwszym kwartale 2024 roku. Będziemy i będę wspierał każdy polski rząd, który będzie chciał taki program zrealizować, bo jest takie oczekiwanie społeczne, jeżeli chodzi o te kwestie. Szanowni Państwo, w tych ostatnich 2 tygodniach, jak wiedzą Państwo, bardzo ciężko pracowaliśmy razem z panią Anną Gębicką, rozpoczęliśmy od wizyty
od wizyty w Medyce na przejściu granicznym i dotrzymaliśmy wczoraj słowa rolnikom, został przyjęty, opracowany w moim departamencie program pomocy dla wszystkich producentów kukurydzy oraz, co bardzo ważne, innowacyjny program, po raz pierwszy w historii pomoc dla polskich hodowców, wsparcie do zakupu buchajów, ogromne znaczenie dla polskich hodowców i całej branży mięsnej. Nie ukrywam, że jestem z tego niezmiernie dumny. Swoim następcom również zostawiamy projekty ustaw, takie jak projekt zwalniający z akcyzy za produkcję cydru po to, żeby wesprzeć polskich sadowników i wzmocnić siłę eksportową tego napoju po to, aby polskie jabłka mogły być zagospodarowane między innymi na cele eksportowe już przetworzone. Kwestię dotyczącą opłaty cukrowej w zakresie wsparcia polskiego przetwórstwa. Też ta decyzja będzie dla przyszłego rządu bardzo istotna. Chodzi o takie przepisy, które pomogą lepiej interpretować dla polskich producentów soku opłatę cukrową, która będzie preferowała po prostu wszystkie kwestie związane z zagospodarowaniem polskich owoców. I szanowni państwo, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia dla budowy biogazowni rolniczych, tak aby małe biogazownie rolnicze do 0,5 MW były po prostu zwolnione z tych wszystkich badań, oceny oddziaływania na środowisko, tam gdzie jest produkcja zwierzęca w gospodarstwach rolnych i gdzie jest przetwórstwo. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby substrat, który jest na terenie gospodarstwa, substrat, który jest na terenie zakładu przetwórczego, zużywać po prostu na tym obszarze. To poprawia wszelkiego rodzaju ekologiczne i środowiskowe czynniki. Jestem przekonany, że moi następcy, bo do tego jeszcze potrzebna jest pewna droga proceduralna, przyjmą to rozwiązanie. Szanowni państwo, to są konkrety i chcę jasno zadeklarować, tak samo jak z panem wojewodą wspieraliśmy w sposób transparentny przekazywanie polskiej ziemi polskim i opolskim rolnikom, chcemy zadeklarować, że sprawy polskiej wsi, sprawy obszarów wiejskich, a sam jestem człowiekiem z miasta, Opole to jest moje ukochane miasto rodzinne, mieszkałem dokładnie 600 metrów od tego miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy, a znajdujemy się na ulicy Piastowskiej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, na Opolskim Zaodrzu, tam się wychowałem, tam chodziłem do szkoły. Chcę jasno powiedzieć, że przez te 449 dni stałem się jeszcze większym patriotą polskiej wsi i te rzeczy, które strukturalnie i systemowo zostawiam po sobie, jestem przekonany, że będą polskiej wsi służyć i będę zawsze wspierał każdego polityka bez względu na opcję polityczną, zawsze w tych dobrych działaniach dla polskiej wsi. Jestem zwolennikiem tego, aby zawsze było zrozumienie pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich, a mieszkańcami polskich miast, ponieważ to gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe. Dzięki polskim rolnikom, polskim przetwórcom mamy znakomitej jakości polską żywność. I dlatego, szanowni państwo, część państwa wie, rozpocząłem również w tym tygodniu, bo od kilku dni nadzoruję ten departament w Ministerstwie Rolnictwa, bardzo ważną dyskusję. Taką dyskusję już przeszli Włosi, Francuzi, przechodzą dzisiaj Czesi i Słowacy w zakresie chociażby ochrony tradycyjnych nazw produktów mięsnych po to, żeby siła eksportowa była wzmocniona i po to, aby nigdy nie podszywał się pod tradycyjne produkty mięsne. Takie regulacje mają ogromne znaczenie, jak między innymi również regulacje dotyczące oznaczenia tak zwanej nowej żywności, czyli po prostu tej żywności, która jest z dodatkiem białka owadziego. Po prostu Polacy mają prawo wiedzieć, czy w żywności takie aspekty po prostu występują. No, Komisja Europejska preferuje tą żywność, a my musimy na to reagować w sposób regulacyjny i oznaczać taką żywność w sposób systemowy. Innymi słowy, szanowni państwo, 1 mld euro na rozwój sieci energetycznych na obszarach wiejskich, kilka bardzo ważnych zmian ustawowych, a więc wprowadzenie paliwa E10, biogazownie rolnicze, ułatwienia dla pofermentu do wprowadzenia na rynek produktu pofermentacyjnego, reforma spółdzielni energetycznych i system wsparcia produkcji biometanu. To są rzeczy, które rzeczywiście już obowiązują i ufam, że zgodnie z interesem polskiej gospodarki będą przynosić korzyść wszystkim Polakom, bo naszą intencją jest to, aby polska żywność była produkowana w sposób jak najbardziej konkurencyjny. Jestem dumny, szanowni państwo, że mogłem to krótko
krótkie podsumowanie uczynić właśnie tutaj w Opolu, w moim rodzinnym mieście. Dziękuję panu wojewodzie Sławomirowi Kłosowskiemu za wsparcie w czasie mojej służby w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I szanowni państwo, jestem przekonany, że w tej kadencji pokażemy również, bo jak rzeczywiście powstanie nowy rząd, będziemy merytoryczną opozycją, nie będziemy totalną opozycją i w sprawach ważnych dla polskiej wsi, w sprawach ważnych dla wszystkich Polaków, szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe, zawsze każdy rząd będzie mógł liczyć na nasze wsparcie. Będziemy się różnić pięknie, ale będziemy się różnić merytorycznie i do tego, szanowni państwo, zachęcam, do takiego myślenia, do myślenia wspólnotowego, bo tego od nas Polacy oczekują. Bardzo, szanowni państwo, dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi, dziękuję bardzo państwu. Jeżeli są pytania, jesteśmy do dyspozycji. Nie widzę. Dziękuję za to pytanie. 13 lipca, kiedy została podejmowana decyzja przez 448 posłów bez głosu sprzeciwu i bez głosu wstrzymującego się w sprawie ustawy o biogazowniach rolniczych po fermencie i biopaliwach, i to była moja autorska ustawa, najważniejsza ustawa w ciągu tego roku, pokazałem, że jest możliwe osiągnięcie przez wszystkich konsensusu politycznego ważnej dla Polski sprawie. De facto są trzy ustawy w jednym, taki trójpak w jednej ustawie. Czyli ani jeden poseł się nie wstrzymał, ani jeden się nie głosował przeciwko tej ustawie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak uważam, że powinna być również procedowana na przykład ustawa dotycząca ewentualnej liberalizacji, przeciwko czemu występuje głośno, dlatego że preferuje stabilne źródła OZE jak biogazownie rolnicze, ustawy wiatrakowej. Przy pełnym konsensusie, przy otwartych, transparentnych konsultacjach, moja ustawa była konsultowana ze 160 organizacjami rolniczymi i będę dążył właśnie do zachowania i osiągnięcia zawsze tego konsensusu w najważniejszych sprawach. Pokazałem, że taki konsensus jest możliwy i zachęcam wszystkich moich następców. Jestem przekonany, że sprawy polskiej wsi naprawdę nas politycznie nie będą różnić, bo one są obiektywnie dobre. Powinniśmy podejmować decyzje zawsze z perspektywy polskiego interesu, nie interesu francuskiego, włoskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego. Mamy swoje bardzo mocne rolnictwo, mamy swoje bardzo mocne przetwórstwo i ta moja deklaracja, deklaracja współpracy w zakresie ważnych dla Polski spraw, tak jak robiliśmy to 13 i zrobiliśmy 13 lipca, pozostaje w mocy i jestem tutaj optymistą. Zawsze, kiedy spotykam kolegów posłów, na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego, zawsze słyszę w pierwszych słowach poparcie dla biogazowni rolniczych i ufam, że w tych sprawach zawsze będzie konsensus, a spraw, szanowni państwo, które są do podjęcia w najbliższym czasie ze względu na trudną sytuację geopolityczną, na zmieniającą się sytuację regulacyjną również w Komisji Europejskiej, na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie bardzo dużo. I tutaj polskie rolnictwo i polskie przetwórstwo musi mieć jednolity front. Polacy muszą mówić jednym głosem w Unii Europejskiej i walczyć twardo, tak jak to robią Francuzi, tak jak to robią Niemcy, tak jak to robią Włosi, walczyć w Unii Europejskiej o polski interes.